Cześć kochani, cześć. Witajcie na kolejnej lekcji wychowania fizycznego w warunkach domowych z Agnieszką Sulimą Grzelak. Dzisiaj wspólnie z Kacperkiem przedstawimy Wam ćwiczenia, jakie możecie wykorzystywać w domu za pomocą misiaków. Będą to ćwiczenia koordynacyjne i trochę do podań koszykarskich, tak? Podania oburącz sprzed klatki piersiowej i sytuacyjne jednorącz. Zapraszamy Was serdecznie na krótką rozgrzeweczkę. Pierwsze ćwiczonko, podrzucamy piłkę i zbieramy tą piłkę u góry, czyli w ten sposób ja pokażę. Pamiętajcie, jak wysoko macie sufit, żeby nic nie uszkodzić. Hop, i w górze trzymamy piłę. Jeszcze raz. Hop. Dobra, podrzucamy, jeden raz klaśnięcie. Hop. Dwa razy klaśnięcie. Ok, trzy razy klaśnięcie. Super. Podrzucamy, robimy przysiad z dotknięciem rąk podłogi. Uwaga, 3, 2, 1, hop. Świetnie, jeszcze raz, hop. I jeszcze raz, hop. Super. Ok, następne ćwiczonko. Stań sobie troszeczkę do przodu, tu. Ok, podrzucamy piłkę nad siebie, tak? Ty łapiesz moją, ja twoją. 3, 2, 1, hop. 3, 2, 1, hop. I hop. Jeszcze raz, hop. Ok. Kolejne ćwiczenie, podrzucamy piłkę do góry i wykonujemy krążenie ramion w tył. 3, 2, 1, hop. Jeszcze raz, hop. Ostatni raz, hop. Świetnie. Teraz stań sobie w wykroku. Piłkę od środka tego misiaka i dajemy kroka do przodu, przytaczamy. Raz, dwa, trzy, obracamy się i podajemy do siebie piłkę. Musicie, ćwicząc w parze, ustalić, kto podaje górą, kto podaje dołem. My ustalamy, że Kacper podaje górą. Górą, a ja dołem. Podajemy, hop. Jeszcze raz wracamy. Raz, dwa, trzy. Obracamy się, Kacper górą, ja dołem. Hop. Świetnie. Kolejne ćwiczonko, które na dzisiaj opanowaliśmy, do rozgrzeweczki, krążenie. Dookoła główki, dwa razy i podajemy. Podajemy już. Hop. Tak, teraz w drugą stronę. Hop, hop i podajemy. Dookoła bioderek. Raz, dwa, podajemy. Hop, w drugą stronę. Hop, raz, dwa i hop. Oj, zderzyły nam się. Uwaga, złączamy nogi. Złączamy nogi dookoła kolony. Raz, dwa, podajemy. Kacper górą, ja dołem. Hop, w drugą stronę. Raz, dwa i hop, podajemy. Ok, nogi w rozkroku, półsemestrze. Raz, dwa, podanie górą i dołem, tak? I teraz plecy proste, nogi ugięte. Raz, dwa i podajemy hop. Jeszcze raz. Raz, dwa i podajemy hop. Dobra, to teraz takie ćwiczenia typowo do podań. Stajemy sobie w wykroku. Pamiętajcie, jak trzymamy, chwytamy piłkę, to musimy być przygotowani do podania. Musimy to zrobić na odległości przynajmniej 2 metrów od siebie i nie podajemy mocno, żeby nikomu nie uszkodzić. Druga, nic nie uszkodzić nikomu. Druga osoba z pary musi mieć, trzymać piłę i się skupić, bo za chwilę jak odda tą piłkę, to tą piłkę trzeba złapać. 3, 2, 1, hop. Nie podawaj kasperek od dołu, tylko tak jak Ci pokazywałam, ręce tu i podaję tak delikatnie. Uwaga, 3, 2, 1, hop. Jeszcze raz, 2, 3 i teraz ja będę podawała górą, kasper dołem. 3, 2, 1, hop. Raz, 2, 3. Super, super sobie radzisz nawet. Uwaga, podanie jednorącz, idziemy prawą nogą do boku, prawa nóżka, hop, w tą stronę, zobaczcie. Jedna noga jest prosta, druga ugięta. Trzymam piłkę z tej strony, tak jakby tu stał przeciwnik i chcielibyśmy ominąć tego przeciwnika i podać mu piłkę. Jeszcze raz. Na tą samą stronę toczymy. Hop. Jeszcze raz. Hop. Super. I ostatni raz. Hop. Świetnie. Teraz druga strona, czyli lewą nogą idziesz do boku. Ugięta noga w kolanie i podajemy ręką. Hop. Jeszcze raz. Hop. A idź. Jeszcze raz, uwaga, hop. I ostatni raz. Hop. Dobra. I teraz takie podanie z wysokości biodra. Stajemy sobie też w wykroku. W wykroku. Stań sobie tak lewą nogą do przodu.
lewą nogą do przodu. Prawa ręka trzyma piłkę w ten sposób, szeroko rozstawiona jest ręka, a druga przytrzymuje ją z przodu. I teraz ruch wygląda w ten sposób. Stąd prostujesz łokieć tu, w ten sposób. Ja uderzę o ścianę. Hop, tu, hop. Rozumiesz? I łapiesz moją piłkę, a ja twoją. Potocznie się mówi po koszykarsku, kładamy piłkę do kieszeni. Stąd, zobaczcie, ciało jest proste, tylko prostujemy. Hop, tu, hop, dwa i trzy. Super, to teraz to samo na drugą stronę, zmień ustawienie nóg. Teraz lewa ręka jest szeroko, rozstawione są palce, chwyta mi się jaka szeroko, prawa przytrzymuje, wkładamy sobie piłkę do kieszeni, po prostej jesteśmy i podanie, hop, tu prostujemy rękę, zobaczcie, tu jest wyprostowana ręka, hop, stop. Z wysokości bioderek, hop, jeszcze raz, hop, i ostatni raz, hop. Dobra, i teraz Kacper, odłóż piłkę, bo z tym sobie możesz nie poradzić, ja pokażę takie podanie też jednorącz, sytuacyjne, które się zdarza w koszykówce, ale to już będzie dla starszych, to już możesz sobie nie poradzić. Stajemy sobie w rozkroku i teraz zobaczcie, nogą prawą idę na skos, prawa ręka trzyma piłkę, odwracam ją i w ten sposób podaję piłkę. Podaję jeszcze raz, zobaczcie, prawa i hop, tu, jeszcze raz, hop i hop. I teraz to samo na lewą stronę, podaj, lewa noga idzie na skos, w lewą stronę i ręka lewa będzie podawała piłkę. Zobaczcie, ten nadgarstek musi mocno wypchnąć tutaj piłkę. I trzeci raz, hop, ok, złapmy piłę, pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy Wam za zajęcia, wchodźcie na nas na kanał, subskrybujcie, jak Wam się podoba, dajcie łapki w górę, bo to nam daje powera do tworzenia ruchu.